autyzmu to odmienny od typowego sposobu rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się, różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba z autyzmem jest indywidualnością, a wymienione wcześniej cechy mogą występować w różnym natężeniu. Spektrum autyzmu nie jest chorobą, a zaburzeniem rozwoju, które trwa całe życie. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, witam wszystkie dzieci, opiekunów. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za zaproszenie. No i co, nie siedzimy. Wszyscy wstajemy. Zapraszam wszystkich na środek. Jasne, w zupie pomidorowej. To jest podstawa pomidorowa. Gdzie jeszcze?
Dyplom dla uczniów.
wiekowe dla dzieci, które prowadzę m.in. ja, więc bardzo zapraszam.